W drużynie MKS-u jest Brusat, Gabiński, Kowalenko, Dambrauskas i Pomuła. Dambrauskas agresywnie do kosza. Bardzo ładnie. Zdobył punkty, jeszcze wymusił faul. I to jest trzeci faul Aleksa Perki. Dobrze wykorzystał zasłonę postawioną przez Michała Gabińskiego. O właśnie. I mocno kontakt tutaj z Aleksem Perką rzeczywiście. I będzie musiał zmieniać, zareagować trener Dejan Michewc. Krzysztof Sulima ponownie.